Przede wszystkim w tym filmie przetestuję jeden z ekstraktów z chili. Tym razem będzie to ekstrakt wyprodukowany przez polską firmę Razor Hot Sauces. Jest to firma, która akurat wcześniej stworzyła mega ostry sos z Karoliny Reaper Razor Dev Crush o mocy 10x10 oraz też stworzyła jeden z najsilniejszych polskich ostrych sosów Razor Postmortem, który zawierał Karolinę Reaper oraz ekstrakt o mocy 6,4 milionów jednostek skali Scoville'a. Buteleczka była nabyta na polskiej stronie internetowej Będzie Piekło. Link umieszczę w opisie filmu. Specyfik został wyceniony na moc 1,3 miliona jednostek w skali Scoville'a. I tak się prezentuje buteleczka. Jak widzicie sami, jak w przypadku innych ostrych sosów od Razora, jest zalakowane tak jak inne sosy. Tutaj widzimy wycenę przez producenta. No i w składzie to jest tylko po prostu ekstrakt. I buteleczka ma 30 ml. No wcześniej testowałem Grim Reaper Doomsday, które ma moc zbliżoną do tego ekstraktu, bo miał 1,6 miliona jednostek w skali Scoville'a. Jeszcze testowałem Da Bomb The Final Answer, który miał 1,5 miliona jednostek w skali Scoville'a. No i ocenię, jak ma się moc tego ekstraktu do tamtych dwóch. I przetestuję na kiełbasce, a potem wezmę ileś kropli na łyżeczce. Jak przed każdym testem, mam przygotowany ręcznik papierowy. To odbezpieczam ekstrakt. A jeszcze wstrząsnę. No słychać jak lupię. Jeśli ma pipetę, to jest na plus. Tutaj widzicie? Zapachu nic szczególnego. Czuję po prostu zapach ekstraktu. No czyli po prostu czuję to gorzkość. No więc zapach jest nieprzyjemny i już ostrzega, że to może być naprawdę bardzo ostre. No tak jak w przypadku Grim Reapera Doomsday. Po prostu czuję gorzkość tego ekstraktu. Bo w składzie jest tylko ekstrakt, nic więcej. To na razie od jednej kropelki na jednym kawałku. O, dwie mi się kapnęły, bo aż szybko się leją. Myślę, że zobaczycie. No to próbuję. Ale pewnie będzie grubo. Od razu ostrość. I poczułem ten gorzki posmak. Czuję uderzenie na podniebienie. Podobnie jak w przypadku Grim Reapera czy Da Bomby. Myślę, że tak będę brać, bo jedno, dwie kropelki na każdym kawałku, a ostrość tego specyfiku będzie rosła wraz z każdym kęsem. Trzeba tu uważać z dozowaniem, bo tu nadać za dużo, bo jedna kropla już jest bardzo wyraźnie wyczuwalna.
Jeszcze tak całości smaku kiełbasy nie zabił. Akurat kiełbasa jeszcze dobrze tłumi smak ekstraktu. Ale jakbym tak dał na pizzy czy na zapiekance, to już nie byłoby smaczne. Po prostu czułbym gorzkość. I taki charakterystyczny smak smoły. Olej. Rozgrzewa przełyk. Jak dotykam językiem tego ekstraktu, to czuję taką nieprzyjemność. Czuję, jak ta ostrość uderza i ta gorzkość się mocno wybija, jak dotykam językiem tego ekstraktu. Ale jadę dalej. No wrażeń smakowych tutaj nie znajdziecie. Po prostu tutaj jest gorzki smak ekstraktu. Ale jak się nie da go za dużo do jakiejś dużej patelni sosem, no to po prostu podkręci ostrość, ale smaku jeszcze tak nie zdominuje w całości. Ale po prostu tu trzeba uważać ilości, bo tu już kilka kropli wystarczy, by danie dobrze podostrzyć. Leży tu już do rzeczy przyjemnych. Cały czas pali tak na podobnym poziomie. Na razie nie czuję, by jeszcze ostrość mnie tak jakoś nokautowała. No ale nie jest jeszcze to Grim Reaper Affliction o mocy 9 milionów. Bo tamten specyfik jest tak około 7 razy ostrzejszy. Bo to ma 1 300 000, a Grim Reaper ma 9 milionów. Więc tamto jest 7 razy mocniejsze według skali SHU. Choć trochę przemówienie czuję. Bo nie daje tego wcale dużo, ale ostrość czuję wyraźnie. Tylko pojedyncze kropelki daje, jak widzicie. No myślę, że tak 1 300 000 może mieć. Da Bomb była trochę ostrzejsza. Mówię o Da Bomb The Final Answer. Bardziej uderzała w gardło i bardziej uderzała tak gorzkością. Już czuję, że coraz bardziej piecze. Ale jak ktoś szuka czegoś o wysokiej mocy, no to polecam. Ale za smak to już tak niekoniecznie.
Jeszcze tu tak dam po jednej kropelce. Tak tylko zerknę w mikrofon, by się upewnić, czy dźwięk się nagrywa. Ale mam nadzieję, że będzie ok. Poszła? Załączę 2 minuty afterburna, a potem biorę się za test bezpośrednio. Z 2 minuty tak odczekam. Jeszcze tak przeczyszczę zatoki, zanim się wypowiem. Bo teraz zaczęła działać. Więc wrażenie było następujące. Od razu w pierwszym kęsie poczułem uderzenie ostrości i tego gorzkiego smaku ekstraktu. No i poczułem, jak za każdym kawałkiem ostrość rosła coraz bardziej i bardziej. I po zjedzeniu tych 2 kiełbasek, to już czuję, że ostrość już naprawdę jest na wyraźnym poziomie. I czuję po prostu, jak mi grzeje na języku i na podniebieniu. I tak wyraźnie. I tak cały czas się utrzymuje na wysokim i stabilnym poziomie. A jeżeli chodzi o wrażenie smakowe, no to ze względu na to, że jest to sam ekstrakt i nie ma dodatkowych składników smakowych, no to po prostu czułem gorzkość i taki charakterystyczny smak popiołu, jak przy każdym ekstrakcie. Ale na szczęście jeszcze nie zabił w całości smaku kiełbasy. Więc tak do dodawania w kropelkach na zapiekankę czy na pizzę, to raczej smakowo się nie sprawdzi, ale tak dać do dużej miski z sosem czy na jakąś dużą patelnię z potrawą czy duży garnek i nie da się go za dużo, tylko w kilku kroplach, to wtedy tak smak ekstraktu nie zdominuje potrawy, tylko po prostu tak podkręci ostrość. I ta ostrość się rozleje po całości, a nie w pojedynczych miejscach. Bo nie będzie takiego bezpośredniego kontaktu językiem z ekstraktem. Jak w przypadku tutaj z kiełbasą. No 2 minuty minęły. No to tak jak w przypadku testu ekstraktu Grimmy per Doomsday, czy Dabowy, Dawaj na Answer. Sprawdzę przy 10 kroplach na łyżeczce. Jedna kropla. Dwie. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10 poszła. Pokażę, ile to jest tego ekstraktu, który zaraz zliżę. No jak na taki specyfik, to może troszeczkę tego jest. No trochę ślina mi się tak
przyciąga. No ale próbuję. Bo są emocje. Gorzkie? Dobra, poszła? Odliczam. Czuję uderzenie mocy i to wyraźne. I tak zaraz po przełknięciu poczułem, że z mówieniem mogą być problemy. Czułem po prostu takie mocne uderzenie ostrości w gardło i czułem, jak ta mega gorzkość przejechała po buzi. I właśnie niestety na to gardło schodzi. I czuję, że ta moc się rozwija. Poczekam trochę. Na usach tu trochę czuję. Jeszcze narasta. Czuję, jak już się pojawia ognisko w gardle. Buteleczkę przetrę, bo już się nie przyda na dzisiaj. Ale myślę, że te 1 300 000 skobili tak jak najbardziej może być. A więc akurat z tą wyceną mogę się zgodzić. Więc no trochę ustępuję tej da bombie de final answer. Ale tak do Green Reapera Doomsday to jest porównywalnie. No teraz już tak rozgrzewa klatkę. Ten specyfik. Ciężko mi jest się wysłowić. Bo cały czas czuję ostrość na wysokim poziomie. I czuję, że jeszcze rośnie. I ta gorzkość przy zjedzeniu tego ekstraktu bezpośrednio jest dużo, dużo większa niż przy zjedzeniu z kiełbasko. No jest grubo. Czy ukrywanie ślinie nie jest przyjemne? No czuję, że jak siada na klatkę. Już chyba taka ostrość urosła w buzi do maksymalnego poziomu, ale zejść nie chcę. Nos do przetarcia. No w ogóle na YouTubie chyba tego ekstraktu nikt nie próbował, o ile się nie mylę.
Jak ktoś próbował tego ekstraktu, to może napisać w komentarzu i opowiedzieć o swoich wrażeniach. A więc już 10 kropli wystarczyło, żeby poczuć naprawdę to piekło w buzi. No dobra, 5 minut minęło, a więc przejdę do podsumowania. A więc była jak najbardziej moc. I jeszcze raz powiem, że te 1 300 000 jednostek w skali Scoville'a jak najbardziej może być. A jeżeli chodzi o smak, no to jest po prostu mega gorzki, ale jak się da w niewielkiej ilości do dużej potrawy, to wtedy jeszcze aż tak smaku nie zabije, tylko podkręci ostrość. Dzięki za obejrzenie. To było naprawdę mocne. Na razie, pozdrawiam, trzymajcie się, pa!